Dzień dobry! Porozmawiajmy o wartościach, czyli o ingresie Merkurego w byka. Bardzo proszę, mamy nasz horoskop, tutaj mamy Merkurego, który sobie wchodzi w znak byka. To będzie miało miejsce w Polsce o 19.06, 15 maja dla Warszawy. Oczywiście jest cały horoskop. No, Merkury to jest myślenie, to jest uczenie się, czyli skupiamy się właśnie na Mówieniu im, uczeniu się i myśleniu o praktycznych sprawach skupionych na materialnej stronie życia, na zdobywaniu zasobów, tutaj, które tutaj będą się przejawiały głównie wiedzą. Komunikacja będzie bardziej ostrożna, spokojniejsza, nastawiona na cel. Nasz Merkury jest w domu szóstym, czyli przedmiotem rozmów będą sprawy pracy i zdrowia, takie jak na przykład dyskusje ze związkami zawodowymi lub w instytucjach opieki zdrowotnej. Nasze merkury ma je już separacyjną, to znaczy sobie od niej ucieka, ale jeszcze ta koniunkcja z Eris go tutaj trochę chwyta, więc echa chaosu informacyjnego, czyliś celowych zabiegów w celu takiego właśnie zagubienia, jeszcze będą nas trochę dotykały właśnie w kwestiach rozmów o pracy i zdrowiu, albo z tym bardzo szeroko związanym. Mówimy tutaj głównie o naszym kraju. Bo jeśli chodzi o takie życie człowieka ogólnie, to w każdym jego to, ta koncentracja rzeczowa w rozmawianiu o wartości będzie tam, gdzie jest jego dom w tym miejscu. Tak? Jeżeli gdzie, w którym domu to jest u niego, no to to będzie się koncentrowało na innych sferach życia. W każdym razie u nas tak globalnie będziemy rozmawiać o sprawach zatrudnienia i zdrowia. Wspierana jest też tutaj ta pozycja Merkurego przez kwadraturę Plutona, więc tak jakby to chaotyczne tutaj przeszkadzanie jest wspierane, bo kwadratura jest tym takim przeszkadzającym aspektem czerwonym, tak, tutaj mamy o taka czerwona kreska, o jest kwadratura. W związku z czym chaos będzie wspierany jeszcze przez potężne, takie działające potajemnie, cały czas jeszcze będące w ukryciu siły, one będą tą komunikację utrudniały, mąciły, za wszelką cenę chcąc chronić swoich tajemnic. Aplikacyjny trygon księżyca, który jest sobie tutaj jeszcze na Medium Coeli w lwie to jest ta niebieska kreska do Koeli, do naszego Merkurego w szóstym nadal domu, czyli daje nam taką komunikację na linii rząd naród bardziej emocjonalną, ale te emocje będą pozytywne, one będą taką platformą trochę porozumienia, narracja rządowa będzie w tej materii, będzie materii pracy i zdrowia, będzie się narodowi podobała raczej, będzie popularna. Władczyni Byka, a dlatego, że Mer Merkury wchodzi właśnie w Byka, musimy sprawdzić, co się dzieje z jego władczynią, ona Ceres jest sobie w trzecim domu, to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak w horoskopie ingresu Plutona, więc nie będę tak za bardzo o tym powtarzała, żeby ktoś deja vu nie dostał, bo to w zasadzie jest to samo znaczenie. Ona jest nadal w trzecim domu, czyli tutaj mamy znowu czynnikiem motywującym do rozmów o sprawach pracy i zdrowia będzie potrzeba zabezpieczenia pod minimum egzystencjalnego, która tam właśnie też była podkreślona. Władcą Ceres tu też jest Saturn, który jest w rybach w czwartym domu czyli zabezpieczenie potrzeb związane będzie z tradycją, wartościami patriotycznymi, które wpłyną korzystnie na sytuację, bo Saturn nadal jest pozytywnie, ma same takie niebieskie kreski, aspektowany, więc no nadal będzie jeszcze w stanie oprzeć się temu neptunicznemu rozkojarzeniu, no bo w rybach jest pod władztwem Neptuna, który nadal jest u siebie w domu i nadal jeszcze... Z kolei będzie się starał mącić, nie unikniemy pewnych jakichś dziwnych sytuacji, plotek, kłamstw, które nadal, pamiętajmy, będą się odnosiły do kwestii pracy i zdrowia, bo to jest jakby tak, takie nadrzędne pole działania naszego Merkurego w Byku. On będzie tam niecały miesiąc, więc to nie jest taka długotrwała sytuacja. I jeszcze mamy znowu powtórzenie z e, horoskopu e, in, e, retrogradac retrogradacji Plutona, bo ascendent mamy w Skorpionie, a descendent w Byku, w związku z czym już nie będę się powtarzała, tyle że tutaj rola zagranicy jest mniejsza. E, ale skoro retrogradacja Plutona potrwa do połowy października, jak w tamtym horoskopie mówię, po prostu należy założyć, że jeszcze nie teraz będzie jej wpływ tak bardzo widoczny. No, i mamy linię medium Koeli i koeli, Teoretycznie też podobnie jak w tamtym horoskopie, bo tutaj ono jest lew, wodnik, ale to już jest tak daleko, to już jest tak z kolei daleko, jeśli chodzi o znak wodnika i lwa, a już praktycznie jest w rybach i, i w pannie, co powoduje, że tutaj większy wpływ na komunikację rządu będzie miał praktycyzm niż chęć błyszczenia, a naród zapragnie bardziej poczucia wspólnoty przez ten właśnie rybowy tutaj e, i Munkoeli, i takiego odprężenia, e, niż gonienia za zmianą i nowością. Czyli generalnie w, mimo tego, m, tej retrogradacji Plutona, która jest e, głównym aktorem innego horoskopu, ale muszę to, jakoś to się musi spinać ze sobą, e, to już tutaj w tym, e, w od połowy, na od połowy maja, bo to 15 kiedy ten Merkury wejdzie w byka, to na ten horoskop to już jest troszeczkę spokojniej, tak, to już będzie tak, no maj, to może się zrobić cieplej i jakoś tak będziemy w lepszym takim nastroju, bardziej stonowanym i te nasze też rozmowy, ta komunikacja też taka będzie bardziej przyziemna, mniej jest rozemocjonowana, chociaż nadal tutaj mamy tego księżyca na medium Kali, trzeba o tym pamiętać, ale mimo wszystko myślę, że możemy tak troszeczkę bardziej optymistycznie spojrzeć, trochę mniej może nerwowości, mimo wszystko tej takiej negatywnej, bo ze względu na tego księżyca, który jednak tak nie do końca jest ze wszystkim pozytywnie aspektowany, to to będą takie emocje falujące, że tak powiem. Ale nadal w tych kwestiach istotnych pod kątem Merkurego w byku będzie pozytywniej. Coś dobrego się może uda ustalić, jakieś kwestie załatwić, w jakiś sensie pójść naprzód, albo przynajmniej no tak bardzo się tym teraz nie martwić. Dziękuję wszystkim za wspieranie. Zachęcam nowych wspierających. Za, dziękuję subskrybentom. Zachęcam nowych subskrybentów. Zachęcam do ustawienia powiadomień, żebyście sami wybierali, który film chcecie obejrzeć. Zachęcam do lajków i dziękuję za te, które już daliście, do komentarzy i za te, które już dostałam. I zachęcam do udostępnienia filmów tym, którym mogą się one spodobać. Dziękuję bardzo. Do widzenia.